Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj w Parku Skawińskim zaprezentujemy Wam samochód, który na pewno w takim stanie nie wyjechał z fabryki, ale raz na jakiś czas myślę, że warto przyjrzeć się autom, które oddają indywidualny charakter swojego twórcy. W tym przypadku jest to Opel Astra Bertone Cabrio, tak jak widzicie, ale tak jak również widzicie, po wielkich modyfikacjach. Zapraszam. Witam, jestem Marcin, przyjechałem z okolic Kielc. To jest mój samochód, kiedyś to była seria, teraz wygląda jak wyglądał, delikatne modyfikacje. Auto moim zdaniem przykuwa dużą uwagę. Samochód mam od roku, przebieg jaki jest tu to jest 258 tysięcy. Silnik na obecną chwilę nie jest modyfikowany, jest tutaj zwykła seria 1.8 125 koni. Kiedyś w przyszłości są plany na wsadzenie silnika 1.8 turbo z napędem 4x4. Na obecną chwilę zajmuję się tylko modyfikacją wizualną, żeby to był jeden samochód w Polsce, gdzie nie ma drugiego takiego. Poprzednim moim samochodem też był to Opel, była to Opel Bertone, tylko coupé. Zawsze chciałem mieć cabrio, zastanawiałem się nad cabrio, jakie to będzie cabrio, żeby to fajnie wyglądało, żeby to fajnie przerobić. Zastanawiałem się nad BMW E46, ale tego jest wszędzie pełno. Dlatego też postanowiłem, że kupię Opla Bertone GF Cabrio. Rocznik tego samochodu to jest 2005. Od chłopaka, od którego kupiłem ten samochód, nie mogę powiedzieć, bo było dbane o ten samochód. Samochodzik po prostu stał na dywaniku. I wtedy ogólnie zaczęła się moja zabawa. Zaczęły się zloty. Zabawa z oklejeniem, tak jak i pomysł. Pomysł był mój, tylko nie w 100%. Chciałem, żeby ten samochód był oklejony inaczej niż wszystkie, żeby przykuwał uwagę. 30% samochodów oklejone jest czarnym matem. Pod tym czarnym matem są dane takie efekty 3D trójkącików, tak jak i tutaj, jak i z tyłu. Tutaj emblemat Venom. Venom się wziął z filmu. Z filmu Venom właśnie. Zobaczyłem ten film i zastanawiałem się nad nazwą swojego fanpage'a. I pomyślałem, że ogólnie z samochodu można zrobić taki Venom Car. Także, żeby po prostu 30% zachodziło na ten samochód, druga strona, żeby była po prostu całkiem inna. Tak jak główny bohater w filmie Venom. Dalej takie dodatki, które są wloty powietrza od Forda Focusa RS. Fajnie to wygląda, dlatego też to zamontowałem. Dobra opcja z chłodzeniem silnika. Do tego dołożona jest jeszcze dokładka przedłużenia maski Imshare, jest to oryginał. Ciężko dostać w ogóle takie coś w Polsce. Lampy są to lampy Hella. No, myślę, że też jest to rarytas, ciężko to dostać w Polsce. Zderzak jest to Lexmaul. Nikt nie wie, co to jest za zderzak. Każdy mówi, że to jest wieśniacki zderzak, że ściągnięty z jakiegoś innego samochodu. No, ten kto wie, kto lubuje się w Oplach, to po prostu wie, co to jest za zderzak, wie ile taki zderzak kosztuje. Nie chciałem zakładać zderzaka OPC, bo to już jest oklepane. Każdy Opel, który jest przerabiany, ma zderzak OPC, jest obniżony, ładna felga i tylko tyle. Ja chciałem, żeby ten samochód się wyróżniał, żeby było to coś innego niż większość Opli, które jeżdżą na zloty. Uwaga, ważny komunikat. Dokładnie to Audi Q7 3.0 TDI Quattro, który widzicie teraz na ekranie, wygra jedna z osób, która w zeszłym roku, między styczniem a czerwcem, kupiła polisę dzięki porównywarce Mubi.pl i do 10 czerwca tego roku przedłuży ją również na Mubi. Kwalifikujesz się? Link konkursowy znajdziesz w opisie. Zrób kalkulację, przedłuż swoją polisę na Mubi i trzymam kciuki, abyś to ty wygrał ten samochód. A jeśli jeszcze nie kupowałeś w Mubi, nie martw się, będą kolejne konkursy. Kup tanio polisę na mubi.pl/Zachar, odbierz swoje 150 zł cashback, a nagroda następnego konkursu może być twoja. Linki w opisie. Zapraszam. Okay, także bok. Jeden jest cały oryginał, jedynie są dołożone z tyłu do zderzaka dokładki Imshare'a. Fajnie to wygląda, moim zdaniem. Do tego są założone lampy Black Depo. Poprzednio miałem oklejone czarną folią, lecz to był duży problem z policją. Policja często zatrzymywała, ja często musiałem to odklejać i cały czas oklejać. W końcu zdecydowałem się na kupno tych lamp. Wydech. Wydech jest to zrobiony 100% przelot. Końcówki wydechu są z firmy WM Sport. Moim zdaniem nawet dobrze się spisują. Felgi, jakie siedzą w tym samochodzie, to są Dare LM BBS. Są to repliki z DAF Maca.
Repliki są naprawdę fajne, ciężko zauważyć, że to jest replika, jak ktoś się po prostu nie zna na tym. Także przód jest to 8,5 cala, 215x35. Z tyłu jest 9,5 cala, 215x35, lecz po prostu zastanawiam się nad zmianą opony z przodu, żeby było to 205x35, żeby ten naciąg był większy. Z przodu, tak jak zauważyliście, są dołożone jeszcze spinki na zderzak, z racji tego, że samochód jest niski, często muszę ten zderzak odpinać, żeby gdzieś wjechać, także no, szybki montaż, moim zdaniem fajna sprawa, fajna opcja. Środek jest delikatnie przerobiony, jeden napięcie, drugi ciśnienie oleju. Okej, także kierownica jest wypinana, jest to fajna opcja na zloty, można sobie ją zabrać, można zostawić samochód otwarty. Wiadomo, nikt wtedy tym samochodem nie pojedzie. Zapięcie kierownicy jest to nic trudnego. Pyk i wszystko siedzi i można jechać dalej. Jak rozwiązać wszystkie problemy dwumetrowców? Wystarczy zamontować taką kierownicę. Ona jest tak mocno wysunięta do mnie, że ja oczywiście nie ustawiając prawie fotele już siedzę idealnie. Nie muszę się przesuwać bliżej, nie muszę tutaj szukać kompromisu, jeśli chodzi o kontakt kolana z konsolą, więc możemy powiedzieć, że jest to całkiem niezłe. Moglibyśmy powiedzieć, gdyby nie to, że zmiana pasa ruchu i używanie kierunkowskazów tutaj jest utrudnione, no bo nie jesteśmy w stanie oczywiście sięgnąć do dźwigienki, więc musimy przenieść rękę do dźwigni, przełączyć i wrócić do kierownicy. Taki minus, ale jak ktoś zakłada taką kierownicę, to myślę, że doskonale wie, co robi. Nad głową parę palców wolnej przestrzeni też jest, więc z tyłu raczej nie będę siadał, to już jest mało istotne. A więc tak, teraz jedziemy na delikatną przejażdżkę. Dostałem szansę, żeby sam sobie porozmawiać, sam z sobą, żeby coś powiedzieć na temat samochodu. Samochód użytkuję na co dzień, jeżdżę nim do pracy, jeżdżę nim na wczasy, jeżdżę nim gdzieś na weekendy, do sklepu, po prostu wszędzie. No wiadomo, no, niektórym może się wydawać, że jest to niewygodny samochód, bo jest to samochód na zawieszeniu gwintowanym, do tego są porobione naciągi na opony, także no, jazda takim samochodem, jeśli ktoś nie lubi, nie jest za rewelacyjna, bo trzeba po prostu pilnować się na wszystkich dołkach, dziurkach. No, głupia sytuacja dzisiaj, jadąc tutaj do Krakowa, nie zauważyłem uskoku, były remonty dróg, bardzo mocno trzasnąłem, coś zaczęło stukać w zawieszeniu, no wiadomo, pewnie znów to poszedł gwint, w tym roku będzie to już mój czwarty gwint. Minus jest taki ogólnie kierownicy. Kierownica jest fajną sprawą, bo można ją odpiąć, można sobie z nią gdzieś pójść, fajna opcja, lecz minusem jakim jest, są to kierunki. Kierunki trzeba za każdym razem pilnować się i wyłączać z racji tego, że jest zamontowana ta kierownica. Mega lubię jeździć tym samochodem, choć nieraz jak widzę jakieś lepsze samochody, zastanawiam się, czy nie sprzedać tego samochodu i kupić coś innego. Często tak mam. Sprzedaję, nie sprzedaję, sprzedaję, nie sprzedaję. Znajomi do mnie mówią, nie sprzedawaj. Szkoda tego samochodu, szkoda tego projektu, on naprawdę robi duże wrażenie. Co mi pomaga zmienić zdanie, żeby tego samochodu nie sprzedawać, to jest to, jak gdzieś nim jadę. Jadę się nim przejechać gdzieś z nudów, i na przykład na jakieś tripy wyjeżdżamy ze znajomymi. Bardzo fajne to jest uczucie, jak ludzie zatrzymują, lajkują, machają, podchodzą, robią sobie zdjęcia. Niektórzy powiedzą, że jest to wieśniacki samochód, że to za tuning. No wiadomo, no, różnie się zdarza. Nie jest to jakaś duża moc, bo jest to tylko 125 koni, lecz na obecną chwilę bardziej chciałbym iść w stronę tuningu optycznego, żeby zrobić z tego samochodu taki samochód, którego nigdzie nie ma. No, na obecną chwilę nigdzie nie ma w Polsce takiego projektu, jaki mam ja. Jest dużo Opli, które są praktycznie wszystkie takie same, ten jest inny. Lampy to są lampy Hella. Jest to rarytas, chociaż dużo osób, którym się to nie podoba. Mi w 100%, jeśli mam być szczery, też w 100% się te lampy nie podobają, ale po prostu je zamontowałem ze względu na to, że są inne niż wszystkie. Zadowolony jestem z wydechu. Wiadomo, jest to na razie replika tego wydechu. Wraz ze znajomym Mateuszem bawimy się ogólnie przy tym samochodzie. Mi to sprawia dużo radości, bo mogę coś porobić, mogę coś zrobić sam. Wiadomo, Mateusz bardziej się na tym zna.
fajnie, bo doradzi, zawsze chce, żeby to było idealnie zrobione, ale też jest mega frajda z tego, że staram się też ja przy tym samochodzie coś robić, a nie oddawać tylko do mechanika i żeby mechanik coś robił, żeby ktoś mi coś przerobił. Staram się po prostu robić dużo rzeczy sam, to co potrafię. Jedynie czego nie potrafię jeszcze, a wiadomo się uczę, to jest oklejanie samochodów. Oklejanie samochodów ciężka sprawa. Wiem, że jest ciężka, wiadomo, trzeba się uczyć i do tego przyłożyć. Jeśli chodzi o przyspieszenie tego samochodu, to nie jest jakieś duże przyspieszenie, bo to jest mały silnik. To jest takie daily z punktu A do B. Na początku miałem ten samochód traktować jako samochód z opcją tylko na zloty, nic więcej. No, lecz naprawdę, no, sprawia mi dużą frajdę jazda tym samochodem. Nieraz trzeba i skorzystać z pomocy w bagażniku, czyli z deseczek, przejeżdżając przez progi. Ale na przykład mi się podoba coś takiego, jak ludzie widzą, że na przykład się zawiesiłem samochodem na progu. Naprawdę fajnie to wygląda. Niektórzy myślą, no tak, niżej nie mogłeś opuścić. Ja uważam, że jest nisko, ale jeszcze za wysoko. Chciałbym ogólnie go jeszcze niżej obniżyć. Choć zastanawiam się nad modyfikacją silnika, a dokładnie wymianą na 1.8 turbo z Audi TT. Zastanawiam się też nad zrobieniem napędu 4x4, choć wiem, że to nie będzie łatwa opcja zrobić napęd 4x4 jeszcze w Cabrio, gdzie wiadomo, wkładając napęd 4x4 do Cabrio będzie trzeba bardzo mega wzmocnić podłogę, żeby to wszystko chodziło ładnie. Na początku bardziej kręciły mnie negatywy, gdzie te koła sobie kładłem z przodu, z tyłu też się starałem je położyć, bo to fajnie wyglądało, ale jeśli chodzi o komfort jazdy na negatywie, dla mnie nie jest to za fajne. Niektórzy jeżdżą, podoba im się taka jazda, ale jak dla mnie jest po prostu niekomfortowa. No jazda na zawieszeniu gwintowanym również jest niekomfortowa, tak jak na przykład teraz. Słychać, jak koło dobija. Także trzeba uważać. Dlaczego wybrałem Opla Bertone? Wcześniejszy mój samochód, jaki miałem, też był to Opel Bertone Coupe. Też bawiłem się w delikatne zmiany. Zmieniłem tam zderzak, zmieniłem tam felgi, zmieniłem tam wydech. Lecz zawsze chciałem mieć Cabrio. Zastanawiałem się nad Cabrio i jakie by Cabrio kupić. Zastanawiałem się nad BMW E46, ale wszędzie jest tego pełno, wszyscy to mają, wszyscy BMW-ki przerabiają. Dlatego postanowiłem, że kupię Opla Astra G Cabrio. Jestem naprawdę mega zadowolony. Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że jak jest to szmaciany dach, to przecieka. No wiadomo, kto jak dba, to tak ma. Ja o ten samochód staram się dbać w 100%, żeby robił on wrażenie i na innych, i na mnie, za każdym razem, kiedy na niego patrzę. Pierwszy mój zlot tym samochodem był po okresie 3 miesięcy, gdzie moi znajomi, pozdrawiam Cię Mateusz, Łysy i Skrzeko, powiedzieli, że jestem trochę szalony, że przerabiam tak szybko samochód. A więc tak, w tym miejscu zawsze Zachar testuje samochód, robi test łosia, przejażdżka, ale z racji tego, że zawieszenie delikatnie się chyba troszkę popsuło podczas jazdy tutaj do Krakowa, także to sobie po prostu odpuścimy. Chciałem też dodać ogólnie, jak się zaczęła cała ogólnie sytuacja z moim pojawieniem się tutaj w programie. Kiedyś oglądałem program Zachara i zastanawiałem się, co trzeba zrobić, żeby się tutaj dostać. Napisałem wiadomość, Zachar właśnie odpisał, wysłałem zdjęcie samochodu i wiadomość, odpowiedź Zachara, która bardzo mnie cieszyła, to była odpowiedź sztos. No i później ogólnie była wymiana kilku maili, kiedy spotkanie, kilka razy było tak, że no ciężko nam się było po prostu zgadać, żeby to spotkanie doszło w końcu do finiszu. Ale dzisiaj w końcu dało radę wszystko zrobić i wszystko dograliśmy.
jakoś ten samochód się odpycha, no wiadomo, są tu opony takie, a nie inne. Pogoda jeszcze nie dopisuje, bo jest mokro. Także po prostu no, ciężko się zebrać z tej oponki. Przez chwilę nie pada, więc nagrywamy szybko podsumowanie i w ramach podsumowania nie chciałbym zadawać nawet żadnego pytania, tylko wrócić do tego samochodu, do zmian w jego wyglądzie i powiedzieć, że moim zdaniem szacun za odwagę, bo wiadomo jak to wygląda często w komentarzach, że wystarczy, że ktoś zrobi coś więcej niż pomaluje zaciski na czerwono i już się zaczynają komentarze, że wiejski tuning, że bez smaku, że gdzie z tym tematem i w ogóle o co chodzi. Więc szanuję bardzo takie podejście, że ktoś ma wizję, realizuje ją od początku do końca, ma jakieś plany na przyszłość, ale już na tym etapie pokazuje coś, co ma w miarę spójny wygląd i spójną wizję, dobrze zrealizowaną. Więc to chciałem przekazać. Mi się ten samochód osobiście podoba. Też bym pewnie parę rzeczy zmienił, ale liczę bardzo na to, że w komentarzach będzie to docenione, podobnie tak, jak ja to teraz robię. Czy chciałbyś coś dodać na koniec? Na sam koniec chciałbym bardzo podziękować za pojawienie się moje tutaj w tym programie. Chciałbym podziękować firmie Autographic, która pomogła mi, znaczy okleiła mi ten samochód, który wygląda jak wygląda. Chciałbym podziękować również serwisowi Automat Service, który bardzo dużo mi pomaga w działaniu dalej przy tym projekcie. Oraz mojemu przyjacielowi Mateuszowi za dużą pomoc w tym samochodzie. A ja również dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji. Tobie życzę dalszego progresu i powodzenia w realizacji tego filmu. Popatrzcie, nagrywaliśmy film, padało, a jak kończymy, akurat wyjrzało znowu słońce. Taki mamy klimat. Jeszcze raz pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!